Dzień dobry Państwu. Serdecznie witam w kolejnym wydaniu Polskiego Studia. Tydzień temu obchodziliśmy 65. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. W godzinę W o powstaniu pamiętała cała Polska. Nie tylko tu, w stolicy naszej ojczyzny, ale też w innych miejscowościach, we Wrocławiu, w Rzeszowie. Dziś na minutę stanęły auta, tramwaje, zatrzymali się przechodnie. Wszystko po to, aby oddać hołd tym, co niemalże z gołymi rękami odważyli się wystąpić przeciwko hitlerowskiemu okupantowi. We wtorek, 1 sierpnia, dokładnie o godzinie 17, czyli w godzinie W, rozpoczęło się powstanie warszawskie. Rozkaz W wydał pułkownik Antoni Chruściel, pseudonim Monter, na 22 godziny wcześniej. Pora rozpoczęcia powstania wyznaczona była wcześniej na godziny poranne lub wieczorne, ale ostatecznie zdecydowano, że popołudnie będzie najlepsze. Powstańcy mieli łatwiej wtopić się w tłum powracających z pracy do domów mieszkańców Warszawy i w ten sposób zaskoczyć okupanta. Miało trwać 6 dni, trwało 63 dni. Jeden z największych zrywów niepodległościowych Polaków. Na pewno największy w XX wieku. Powstanie warszawskie. Pamięć o tych 63 dniach nierównej walki z okupantem jest godna podziwu. Powstanie warszawskie, choć zakończone militarną klęską, stało się chlubą polskiego narodu. Polacy po raz kolejny pokazali, że stać ich na wiele, włącznie z poświęceniem własnego życia. Dziś w godzinie W na chwilę zadumy zatrzymali się ci, którym choć trochę bliskie są tamte wydarzenia. W 65. rocznicę wybuchu powstania w stolicy zawyły syreny, a przed pomnikiem Gloria Victis, pamięć poległym, zapłonęły znicze oraz złożono wieńce. W warszawskich kościołach zabiły dzwony. Powstańcy, ale i warszawiacy byli dziś w miejscach najważniejszych dla powstania. Tym wszystkim dzisiaj oddajemy hołd. I to jest nasz święty obowiązek. Oddać hołd poległym naszym towarzyszom broni i mieszkańcom Mokotowa. I to czynimy. Tak, do zgromadzonych na dzisiejszych uroczystościach przy pomniku Mokotów walczący w parku imienia generała Orlicz-Dreschera mówił były żołnierz Armii Krajowej generał Zbigniew Ścibor-Rylski. Jeszcze 65 lat temu chyba żaden z uczestników nie spodziewał się, że będzie bohaterem Wielkiego Powstania. Ale pragnienie wolności było wtedy silniejsze niż żal wynikający z wojennych zniszczeń. Nikt też nie liczył na honory. Walczyliśmy jak lwy, polegaliśmy. Bardzo wielu kolegów naszych zginęło. Wspomina Mikołaj Grabowski, jeden z ponad 20 tysięcy walczących o wolność naszą i waszą w 1944 roku. Jak wkroczyliśmy na przykład na Berlińską, która tu jest obok, zastaliśmy dziesiątki trupów mieszkańców Warszawy, którzy byli wygonieni przez Niemców i paleni na ulicy. To było straszne. Straszne było nie tylko to. Dokuczał brak żywności, czystej wody, środków leczniczych, ale przede wszystkim amunicji i broni. Z plecakiem przyszedł kolega, no ale co on w tym plecaku miał? Miał parę Filipinek, tak zwanych tych konspiracyjnych, no i roboty. No i sidolek, to znowuż też takie były. No i co tam jeszcze? Cęgi miał do przecinania, na przykład siatek takich parkanowych, że można było przejść. I wszystko to było. 20-letni wówczas Zdzisław Dominiak widział, jak broń Polacy kupowali od samych Niemców. Za bimber. Za bimber, żeśmy od Niemców, a jeszcze szczególnie od Węgrów broń kupowali. Dziś z ogromnej rzeszy powstańców żyje niewielu przedstawicieli walczącej Warszawy. Pani Hanna Brelska, choć w powstaniu nie walczyła, co roku przychodzi na Powązki właśnie 1 sierpnia, by oddać cześć poległym w czasie wielotygodniowego powstania. Ja tam byłam, świadkiem i widziałam. Byłam nawet tam u tych powstańców. Później oni, Kubal zginął, 7 ich zginęło i przez pole, tam się niewiele zmieniło do tej pory, do szkoły świętej Kingi. Tam była ta twierdza powstańcza, ale już niestety Niemcy napierali zachody i wszyscy wycofali się przez getto na ulicę Dziką, Stawki. Dzięki tym ludziom, którzy walczyli i wspierali walczących, dziś możemy cieszyć się wolnością. Wolność nie jest dana na zawsze, wolność jest zadana, trzeba jej po prostu, cały czas ją trzeba, tak powiem, pieścić, dopieszczać, dopracowywać. No i wolność to nie samowola, to trzeba zrozumieć. Mówili odwiedzający warszawskie Powązki uczestnicy dzisiejszych uroczystości w Warszawie.
Nie jestem mieszkańcem Warszawy, przyjeżdżam tutaj, bo uważam, że 1 sierpnia Polacy powinni być w takim miejscu wszyscy razem i powinniśmy rocznicę powstania, bez względu na to, czy ona jest okrągła, czy nie, obchodzić zawsze jako jedną z dat najważniejszych w najnowszej historii Polski. Powstanie warszawskie było manifestacją odwagi, patriotyzmu i solidarności. Choć nie zwyciężyliśmy militarnie, bo przecież nie było środków, a Stalin wstrzymał front u granic prawobrzeżnej stolicy, to jednak Polacy pokazali, że słowo Polska znaczy wiele więcej niż największe wyrzeczenia. Polegli, ale zwyciężyli honorem.